Hej, nazywam się Aria i dzisiaj gościem na moim kanale jest moja mama. Cześć! No i słuchajcie, dzisiaj mamy dla was naprawdę dramatyczne story time o tym, jak raz, no, prawie nas tornado wciągnęło, a druga historia na sam koniec, najbardziej hardkorowa, jest o tym, jak moja mama była w tornadzie, które było jednym z największych w tamtym okresie w ogóle w Stanach. Tak. Więc słuchajcie, będzie się dzisiaj działo, będzie hardkorowo i dramatycznie, czyli tak jak lubicie. Fasten your seatbelts. Moi drodzy, krótka przerwa na reklamę. Chciałam wam pokazać kilka produktów do włosów, które miałam przyjemność testować. Ostatnio zrobiłam blond i moje włosy wymagają dużo większej uwagi. Jak widzicie, są mocno przesuszone i wymagają intensywnej regeneracji. Najpierw przed myciem stosuję wcierkę ze skrzypu polnego 100%. Roślina ta zawiera potas, magnez, żelazo, fosfor, witaminę C i wiele innych składników, które ekstremalnie wzmacniają włosy. Skrzyp również zmniejsza ryzyko wypadania oraz siwienia włosów, a w linku w opisie znajdziecie ciekawy artykuł, który rozwija ten temat. Następnie umyłam włosy szamponowym serum arganowym. Szampon jest lekki i dobrze oczyszcza. Ja myję skórę głowy zawsze 2 razy. I na sam koniec czas na intensywną maskę do włosów, która zawiera aż 40 składników. Jest to kuracja do włosów słabych i wypadających. Zawsze lubię przeczesać włosy po nałożeniu odżywki, aby upewnić się, że dociera do każdego włosa. Pozostawiłam ją na około 15 minut. Następnie suszę włosy. Wybaczcie mi moją śmieszną suszarkę, jestem w trakcie przeprowadzki. No i słuchajcie, tak prezentują się włosy. Myślę, że jest ogromna różnica. W dotyku są bardzo miłe, wyglądają zdrowiej i mają dużo więcej blasku. Mam nadzieję, że przetestujecie te kosmetyki. Dziękuję za wysłuchanie i wracamy do filmu. Zaczynamy od tego, jak wspólnie przeżyłyśmy tornadową przygodę. Więc miałam 11 lat i byłyśmy w stanie Iowa na wakacje. Byłyśmy tam chyba na miesiąc? No, trochę więcej. I mieszkaliśmy nad jeziorzem McBride. Ja ogólnie prawie co roku jeździłam na wakacje do Stanów po to, żeby utrzymywać kontakt z rodziną. I przeważnie byłam tam na miesiąc albo dwa i chodziłam podczas wakacji do day camp, czyli na półkolonie. A pamiętasz, jak dotarłeś do tego? Do day camp? No. Through a canoe. No właśnie. Oh my god. No po prostu. Bo byliśmy nad jeziorem i łódką, jak się to nazywa? Canoe? Canoe. Jak się to nazywa po polsku? No nie wiem, kano. To nie jest kajak, to jest kano. Ale co, codziennie tym płynęłyśmy tam? Tak, oczywiście. Raczej tak. Nie. Co najmniej raz. Rano czy wieczorem, po prostu jak odebrałam ci. To musiało być tak samochodem. Dziwne, że aż wymazałam z pamięci. Szybszy to było po prostu niż samochód. No i w każdym razie te półkolonie były takie super, bo nie wiem, szukaliśmy różnych zwierząt i musieliśmy być bardzo cicho, żeby je obserwować. Jakieś ptaki, robaki, albo na przykład szukaliśmy tych skamielin, skamieniałości. Fossils. No ogólnie naprawdę super. To była jak taka jedna wielka przygoda a la Indiana Jones. No i słuchajcie, jeżeli śledzicie trochę mój kanał, to wiecie, że moja rodzina w Stanach jest naprawdę dziwna. I dlatego nie mamy z nią kontaktu. Znaczy nie, może nie dlatego, że jest dziwna, tylko dlatego, że się tam niefajnie zachowywali parę razy i nie, no bardzo niefajnie. Podczas tych wakacji zostaliśmy u znajomej mojej cioci, ponieważ moja ciocia miała ogromny problem z zbieractwem, tak jak na przykład widzieliście nieraz takie programy, jak przychodzi cała ekipa czyścić mieszkanie, bo nie da się nawet do niego wejść, tak. To dosłownie ta Aunt Jan no nie była w stanie nas ugościć, dlatego że miała za dużo gratów przez dekady w swoim ogromnym domu. No i słuchajcie, w związku z tym, że nie mogłyśmy zostać u Jan, czyli twojej macochy, w związku z tym przyjaciółka tej cioci, która mieszkała naprzeciwko niej, ugościła nas w jej domu, ale również miała za dużo gratów w swoim domu, więc tylko ja mogłam zostać wewnątrz i miałam tam swój pokój, a moja mama musiała spać w namiocie przez całe wakacje. Znaczy moja mama nie miała nic jakby przeciwko, co, like, why? Bo chciałam, ja lubię. No dobra, najwyraźniej moja mama jest żonna przygód i chciała się poczuć jak na kempingu. Ale dlaczego w ogóle to mówię? Ponieważ mieliśmy kilka razy tornado warning, tak. Ponieważ to się znajduje na Alei Tornad. Tutaj najczęściej występują tornada w Stanach Zjednoczonych. I moja mama musiała w środku nocy przychodzić i chować się do domu, ponieważ tornado było gdzieś tam obok, więc powiem wam, że ja się stresowałam tymi wakacjami. Tak, nie wiem, czy pamiętasz, ile razy musiałam zbierać wszystkie dzieci na osiedle do miejsca, gdzie nie było okien, byliście wywanie po prostu z radią, tak, z radią, z podłóżkami, wodę i latarki i tak dalej, ponieważ po prostu tak trzeba było. Wymazałam i wśród tych domów mało ich mieli piwnice. To bo prostu... to było nad jeziorem, więc nie dało się zrobić tej piwnicy za bardzo. No i słuchajcie, pewnego dnia miałyśmy pojechać z moją mamą na mój długo oczekiwany aparat cyfrowy. To było takie moje ogromne marzenie. Tego nie pamiętam. Nie?
No błagałam moich rodziców od dłuższego czasu, żeby mi kupili aparat. Nie wiem, ile to zajęło, pewnie lata. Zgodzili się, żeby mi go kupić. I teraz w ogóle, jak o tym wspominam, to już wiem, skąd się wzięła moja dusza do bycia blogerem, bo wtedy jak mi kupiliście ten aparat, to ja po prostu fotografowałam wszystko, nagrywałam wszystko. To jest jakby śmieszne, że od zawsze miałam potrzebę, żeby wszystko dokumentować, tylko że teraz to publikuję do sieci. No i słuchajcie, miałyśmy pojechać pewnego dnia do The Mall, czyli do galerii. Why are you laughing? Co? Just because, okay. The Mall. Wielki wydarzenie. Przepraszam. Wtedy tak, I loved going to the mall. No wiem, byłeś dzieckiem z Polski. We had malls in Polska too. Wiem. No i słuchajcie, wyruszyłyśmy z domu nad jeziorem. Była idealna pogoda. Po prostu ani jednej chmurki. Jedziemy, jedziemy, mija 20 minut i nagle zaczyna padać deszcz. Taki delikatny, co nie? Jakaś mrzawka. W ogóle lubię to słowo. No i w ciągu tak 2-3 minut rozpętała się po prostu tak ogromna burza. Znikąd, jak huragan dosłownie. Chyba nigdy nie widziałam tak intensywnego deszczu w moim życiu. Jakby wodospad lał się na to auto. I musiałam zjechać z drogi. Nie byłam w stanie prowadzić auta. Tak, moja mama jakby wyciągnęła rękę przed siebie, to by jej w ogóle nie widziała. To była taka ilość tej wody. No i słuchajcie, moja mama się zatrzymała, a ja zaczęłam panikować. Jakby tak czułam, że coś jest nie tak, że z tą pogodą. No i słuchajcie, ja już wtedy bardzo byłam zainteresowana ogólnie pogodą, huraganami. Pewnie dlatego, że byłam w huraganie, jak miałam 8 lat. Mam tutaj całe o tym story time. I byliśmy razem. Razem. Nie pamiętasz. No wiem. Hurricane besties. Po tamtym wydarzeniu bardzo zwracałam uwagę na to, co się dzieje z pogodą. Moim ulubionym programem było Storm Catchers i czytałam książki o tornadach i fascynowało mnie to, ponieważ w pewnym sensie mnie to przerażało. I jakby tak czułam, że im więcej wiem o tych zjawiskach, to tym większą mam kontrolę nad tym, co się dzieje w razie czego. Zjechałyśmy na pobocze i nagle, jak ja się pytam mojej mamy, słuchaj mamo, bo ja się boję, skoro jest taka pogoda, że tutaj zaraz będzie jakieś tornado. Przecież niebo jest zielone, ono było takie szaro-zielone, a to jest jeden z takich predictors? Zjawisk. Zjawisk częstych podczas tego, gdy jest tornado w okolicy. I moja mama oczywiście, don't worry, everything's fine. Everything's okay, it's just a little bit of rain. A nawet ja wiedziałam jako dziecko, że coś jest nie tak i że mama ściemnia. No i moja mama, nie, wszystko super i nagle piiiip! Taki po prostu alarm, taka syrena się włączyła w tym aucie i ja już po prostu wiedziałam, że my tam po prostu pewnie zginiemy. No i patrzy się tak na moją mamę i nawet moja mama już nie była w stanie utrzymać like a straight face. No and you look scared. No bo to jest niebezpieczne, no, nie widać bo nic po prostu i nie wiadomo gdzie byliśmy, jak blisko środek tego tornado. To jest najgorsze. Jak się poczułaś, jak był ten sygnał? Ale ja przeżyłam wiele wielkich sztormów i tak dalej i widziałam, że to jest najgorsze miejsce być po prostu. Wiesz, że sztormy są na... Sorry, mama. Dobrze, wiem. Burz. Dobra, w takim bądź razie. Może przeżyłaś wiele burz. Tak, i widziałam, że mamy, no, niecałe minut, dwa do tego centrum handlowego. Widziałam, że tam najbardziej prawdopodobno jest tak zwany tornado shelter, ponieważ tak jak mówiłam, trzeba być pod ziemią. I ogólnie ciekawostka, na Alei Tornad jest po prostu mnóstwo schronów naokoło, w galeriach, w sklepach, ale w każdym razie, no jak był ten dźwięk, to ja byłam przerażona i moja mama też, bo najgorsze w tym było, że właśnie nie widać było w ogóle tego tornada, bo przynajmniej jakby było je widać, to wiadomo, w którą stronę uciekać. A tutaj nic nie było widać. No i słuchajcie, dojechałyśmy całe szczęście do tej galerii w momencie, w którym dosłownie ją zamykali na taki... Tak, byliśmy ostatni ludzi, biegaliśmy przez parkingu i mówił gość, że jak nie zdążymy za 15 sekund i tak to zamykają po prostu drzwi automatycznie. No i poszłyśmy się schować przy toaletach, bo tam była jakby część bez szyb, bo w ogóle ta cała galeria była oszklona u góry. Nie wiem, czy pamiętasz? Tak, byliśmy w takim tunelem specjalnym
przygotowane do takich rzeczy. Byliśmy tam no, z dobrej pół godziny. Tak, bo oni powiedzieli, że tornado jest jedną milę od nas i że zmierza w naszą stronę. I w sumie taki jest koniec tej historii tak naprawdę. Mieliśmy farty, że dotarliśmy, bo nie chciałabym po prostu widzieć, co by było inaczej, naprawdę. Tak. No i słuchajcie, teraz czas na historię mojej mamy, która mrozi krew w żyłach i jest nieprawdopodobna. Po prostu tak się cieszę, że nic że się... w ogóle jestem. No. To był na Bicentennial 4th of July. To był w 1776 roku. Miałam 8 lat. To był taki cabin nad rzeką Mississippi, który mój dziadek budował. To był taki dom na palach. Telephone poles that are, you know, wooden telephone poles. Bo to jest miejsce, gdzie często były jakieś powodzie. Rzeka Mississippi po prostu podnosi się czasami w parę naszych metrów i tak dalej. Budował dom sam i w czasie tego budowania tego domu mieszka w takim shanty, tak zwany taki metalowy budyneczek. Akurat na ten 4th of July to był mój dziadek, jego kuzyn, moi rodziców, ja, siostrę i pies Moon. Zdecydowałam się z siostrą, żeby spać pod namiotem, bo był tak gorąco w tym domku, tak metalowym, że nie chcieliśmy. I w takim razie wszyscy poszli spać. Pies leżał za namiotem, pilnował nam. W takim razie tam spaliśmy i nie mogłam spać. Patrzyłam przez drzwi, na niebie i tak dalej. I nagle pamiętam, że czerwona chmurka przeszła przez księżyca i krew mi stał jakoś w żyle i miałam 8 lat, pamiętajcie. I nagle po prostu budziła moja siostra. Angelika, Angelika, obuczy, weź śpiwór, idziemy do domu. Nie, mówię, nie musisz, i ona nie chciała i po prostu mówię, no to wstajesz i po prostu idziesz do domu ze mną. Ale ja pamiętam, że ty mówiłaś, że nagle była jakaś cisza i że pies jakoś też zaczął dziwnie reagować. Tak. I po prostu wszyscy biegliśmy do domu, położyliśmy za kanapą, który dziadek był i nagle był tego cisza, tak jak świat stał i był taki dziwny. I potem bum, tak huk, taki dźwięk, który nigdy nie słyszałam w ogóle w życiu. Po prostu to był taki jak kontrast. Pociąg? I nagle po prostu, nie wiem, w ciągu sekundy jakiś wielki branch of a tree, it came through the window and the side windows, because of the vacuum that was created in the house, nawet wraz z framugami po prostu były wycycane po prostu z tego domu. Wszyscy oczywiście no, w piżamie na bosaka i nie wiem jak, ale wszyscy staliśmy tak po prostu, byliśmy dzieci w środku z pieskiem i dorosłe stali nad nami i tak mi się wydało, że to trwało latami, po prostu tak wiecznie i nagle cisza. Nie było prądu, nie było nic. Roland to całkowicie wkrwawił się, bo chodził na szkło i tak dalej, żeby znajdować jakieś latarki i tak dalej. Jak przez tę noc to spaliśmy wszyscy, nie wiem jak. I rano, jak obudziłam się, to były łódki, długi metalowe, ciężkie łódki do łowienia ryb, które po prostu tak jak folie aluminiowe, po prostu wokół drzew, taki zakręcone wokół drzew. Tak, it was just like, yeah, exactly. I tego shanty, tego ciężkiego domek metalowe, podnoszone, wywrócone do góry nogami na drugą stronę ulicy. Słuchajcie, musieliśmy wtedy skończyć, ponieważ moja mama podwoziła mnie na pociąg, ale ja dokończę wam tą historię, więc gdyby nie to, że pies zareagował i zaczął szczekać i oprócz tego moja mama no, zaufała swojej intuicji, że coś jest nie tak i że trzeba iść do domu, to tak naprawdę moja mama i jej siostra mogły w ogóle tego nie przeżyć. Co za tym idzie, mnie też by nie było na świecie. Więc to jest po prostu cud, że ona spała w tym domku na palach i że nie została w namiocie, ani w tym metalowym domku, w którym miała w sumie nocować. Także słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że nasze historie były dla was dzisiaj ciekawe. Jeżeli wam się podobał film i chcielibyście ich więcej z moją mamą, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz byłoby super, jeżeli zasubskrybowalibyście mój kanał. Dzięki temu mój kanał wzrasta, a ja wypuszczam jeszcze więcej filmów. No i słuchajcie, tyle. And I will see you guys in my next video.